tutaj Państwo zobaczą, że już i w tym nam kontekście może nam łatwiej też będzie zrozumieć Platona dnia dzisiejszego, świętego Brunona z Klermontu, który właśnie te słowa dzisiaj Ewangelii idźcie i głoście, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie, on przejął tutaj dosłownie, ten Zibi przyszedł, jak najszybciej, był, jak najlepiej i takie głupoty gadają. Ten jeden na swoim punkcie przewrażliwiony, drugi na swoim punkcie przewrażliwiony. O czym było no już ten Rysia to już ile będzie? Liturgii. Staruszek, ale jeszcze syn mówi, takim, co ty będziesz dyżurować? Rzecznikiem, był kierownikiem, i bardzo konsekwentnym pełnił realizatorem ważne pojednania między dla państwa polskiego się nie chce tutaj poświęcić. Cywilizacją wschodnią. Tak. Był orędownikiem pokoju pomiędzy narodami. Był orędownikiem takiej jedności wewnątrz. Tak, tak. Radio Concita, Państwo zobaczą, takie wibracje mamy, że kilka głosów w jednych. Ja właściwie to jestem jako ta matka matek, jako ta Izyda, proszę Państwa, która tutaj musi kierować tym wszystkim, sterować, jako ta Izyda. Przecież ta wasza Matka Boska i te inne kobiety, kult kobiety, to przecież ode mnie się wzięły. Izyda, Horus i Set. Nawet, że ta trójca też na wasze życzenie, która powstała, bo najpierw trójcy to nie było, była Izyda i mój syn Horusek, moje kurczątko Horusek, to jest najważniejsze. Izyda, Horus, a Set, tego Przybyłowicza, to kopłam Przybyłowicza popędziłam. To pójście, to głoszenie. Można iść z językiem miłości i można iść mieczem. Można iść, proszę Państwa, iść i głosić, nic nie mówić. Można mówić uśmiechem, pokazuje, ale szczerym, bo taki uśmiech faryzejski, jak czas to mają pokazuje, w Warszawie, że uśmiecha się sztucznie, to przecież widać, że stąd to nie jest naturalne, że nikt bardzo często nie lubi takiego naturalnego uśmiechu, ale się sam śmieje nienaturalnie. No bo my byśmy chcieli już. Już. A tu potrzeba czasu. Zobaczcie, przed każdym ważnym wydarzeniem na kartach Ewangelii Jezus szedł na miejsce osobne, by tam się pomodlić. Tak. Ciszyć, porozmawiać. Wolimy, kiedy w naszym życiu podejmujemy jakiekolwiek działania, kiedy my mamy dawać świadectwo, kiedy mamy iść i głosić. Dawać no świadectwo prawdy. Państwo zobaczą, jak podrabiają świadków Jehowy. Nikt w Kościele katolickim wcześniej tak nie mówił, aby dawać świadectwo. Serca. Tylko dopiero jak są świadkowie Jehowy prześladowani, czy że ich działalność w Rosji zakazana, bo to wiadomo, że świętych mają prześladować, to teraz tu katolicy zaczynają głosić, a co oni nie głosili nigdy? To już apostoł Paweł głosił w pierwszym wieku naszej ery. Piotr głosił resztę Żydom w Babilonie. Apostoł Paweł, apostoł narodów, jako apostoł pogan był też i w Rzymie, bo Piotr w Rzymie nigdy nie był. To apostołowie normalnie głosili słowo Boże. To co ci katolicy? Dopiero zorientowali się, że to trzeba głosić, tak? Na swoim punkcie. Naszym pogańskim przodkom. Stąd też jest to okazja mają właśnie do dziękczynienia Panu Bogu za Jego ważni, postać. Że też jest że okazja dziękczynienia za tych wszystkich, którzy nam nie ciągle przekazują wiarę. Którzy ciągle że ma najlepsze rzeczy, kierują, że ma najdroższe rzeczy. Dają nam wskazówkę. Jak o, ten Rysio, co to był. I to życie na przykład przeżyć jak najlepiej. Jak iść on ma najlepszy telefon, myśli. A przecież ludzie mają 10 razy lepsze telefony. Teraz jest albo najnowocześniejszy telefon na świecie, proszę Państwa. Uczniem Chrystusa. Zareklamowany w sieci T-Mobile. Zapraszamy. Kto nie był w sieci T-Mobile, to nie ma zielonego pojęcia. I amen. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Concita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Proszę słuchać naszego radia. To KFM Euro, Concita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Proszę słuchać naszego radia Concita. Do radia Concita są filmy jako wspomagające. Filmy wspomagające treść naszego radia. To KFM Euro, Concita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Dla klimatu, dla wyobraźni. No po co są filmy? Filmy
tak jak i obrazy zresztą. Po co są takie obrazy impresjonistyczne, że plama nałożona na plamę, prawda, że tam dokładnie może tego obrazu nie widać, ale obraz ma to do siebie, że trzeba oglądać też z odległości i dopiero widać kształt, że są ludzie, że są zwierzęta, że są przedmioty, przyroda jest, także dopiero z jakiejś odległości widać. Także wiecie Państwo, wszystko jest względne, wszystko jest urok, wszystko jest czar. Czarem takim jest właśnie nasze radio Concita, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I ja, Izyda, wszystkich pozdrawiam i mówię, że ja, Izyda, jako bogini, jako kobieta, byłam pierwsza. Dopiero nawet jak już i katolicy na własne życzenie, na własne żądanie też razem i z Arystotelesem przejęli kult Trójcy, no to ja, Izyda, miałam tylko synka Horusa. Nie miałam żadnego Przybyłowicza, żadnego Seta, ale potem jak go miałam, to przepędziłam go nad Wisłę. Rysiak kazała Seta Przybyłowicza przepędzić nad Wisłę. No bo ten Set Przybyłowicz jest psychiczny i że już też ma nie swoje lata, ale to nie o to chodzi, bo może mieć i więcej, człowiek powinien się pilnować. Ja każdemu też pomagam myśleć logicznie, pomagam każdemu myśleć mądrze, żeby człowiek nie widział tylko własnego ja, ale jeszcze innych ludzi i dopiero wtedy będzie miał większą wartość sobą, będzie reprezentował, przedstawiał większą wartość. Tak, jeżeli człowiek będzie we współdziałaniu ze środowiskiem, a jak będzie tak tylko gadał, że ja, że to. Do nas też Roger przychodził taki jeden do Janka Maćka Witka. I tu się podniecał, i tu się reklamował, i tu się chwalił, że kurtkę skórzaną kupił za 20 zł, że był w Anglo-Ameryce Białystok, że tam za darmo coś niemalże kupił. A tutaj salcesony chytre, cwaniaki, sprzedają za no, dużą cenę, byle co, a tam za małą cenę można kupić dużo. Także jak Państwo pojadą do Anglo-Ameryki Białystok, nie wiecie Państwo, co to jest. Zapraszamy do praźródeł, do pragalerii na Stalową 3. Do pra zapraszamy. Jestem Izyda, jestem matką wszystkich kobiet. Także jeżeli by któraś chciała tu się wywyższać, to ja ją szybko poniżę, bo ona powinna widzieć taka boginka, tak? Swoje miejsce tutaj na ziemi. Powinna widzieć swoje miejsce na ziemi. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio Concita, a że w ogóle Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Wasza ta katolicka Teotokos w ogóle to też się wzięła, nie wiadomo kiedy, w 531 roku zaakceptowano ją tutaj, a przecież ten kult się przetwarzał, ewoluował. Także i z bliska, i z daleka mówimy, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze to radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także proszę Państwa, tutaj Kościół katolicki zaczyna mówić o ogłoszeniu. No to jeszcze raz mówię. Głoszeniu czego? Czego? Ani nic, w ogóle nic nie wiedzą. Żyje się okrutnie. Przekleństwa, wrzaski, jakieś skandale. Ja pamiętam, jak jeszcze wcale to nie były moje początki głoszenia, tylko no, w początkach w każdym bądź razie, to szwagier mój mówił, mąż mojej siostry, że my się wywyższamy, że w ogóle głosimy, że prezentujemy Pismo Święte ludziom, prezentujemy tematy biblijne ludziom. Także widzicie Państwo, strasznie głupie pomysły, bo przecież głosić powinien każdy człowiek. I dopiero teraz, no już ten szwagier nie umarł, bo umarł na raka, ale to było w XX wieku, teraz mamy już wiek XXI. I teraz by się mógł zorientować, proszę Państwa, że głupoty gadał, bo teraz każdy katolik powinien głosić,
a że dla niego to świadkowie Jehowy się wywyższali kiedyś, wywyższają, że uważają siebie za mądrzejszych. Tak poronione poglądy, tak poronione pomysły, kto może mieć? Kto może mieć? No, plebs, plebs. Dlaczego? Dlatego, że jak świadkowie Jehowy idą, to muszą się jakby pokłonić, muszą się w stronę ludzi, którzy by mogli poznać prawdę, pokłonić, że dostosować też do sytuacji, do środowiska, do ludzi, czy to jeżeli jest matka z dzieckiem na ręku, to trzeba popatrzeć na tę matkę, czy ona uśmiechnięta, czy ona zadowolona, czy ona radosna i do tego dostosować odpowiednio przemowy swoje, to nawet też nie muszą być przemowy i nie mogą być przemowy jak na pierwszy raz i w drzwiach i od domu do domu, bo ludzie się też tego boją. Także widzicie Państwo, świadkowie Jehowy są wszechstronnie kształceni z każdej strony, natomiast no, ten plebs drugiej klasy, jak to mówią, drugiej kategorii, to ciągle jakieś popa robi, ciągle uczyni jakieś popa. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Tutaj wiesz, ten Sobieszek przechodził i zaglądał i uciekł zmyty, ale tak zaglądał, czy tu nie siedzi, aby ta baba, wiesz, Lipska, która do niego... A kim pan właściwie jest? Kim pan jest? Ona się tak wystraszy. On się tak wystraszył, ten cały. Ta Lipska go tak nastraszyła. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. No. Także widzicie Państwo, z jednej strony świadkowie Jehowy muszą się dostosować do klimatu, do ludzi, do poziomu. Apostoł Paweł pięknie powiedział, dla Żyda jestem jako Żyd, dla Greka Grekiem jestem, dla wszystkich wszystkim. No, ale to nie to, żebyśmy ludzi dzielili na wszystkich i na nic, chociaż mohery to robią, jako te typy drugiej klasy, tej drugiej kategorii. Bo wiecie Państwo, świadkowie Jehowy się dostosowują, a ci wygadują takie różne bzdury. Kim to oni nie są? Czego to oni w życiu nie robili? Tu ten Rysio siedział, już powinien do domu pójść. Przyszedł ten Zibi. No, no to ten Zibi to jeszcze na tyle dyplomatyczny, że on tu się nie musi, wiesz, wychwalać, bo i nie ma czym. Jak wiesz, wywalili ze stanowiska, to co ma się chwalić? Ale Rysio był kierownikiem, był kierownikiem. No i co? I co, tu pod budą leżał, but mu spadł, pijany, nie mógł wstać, był kierownikiem. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Świadkowie Jehowy mają teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, jak sama nazwa wskazuje, przygotowuje do głoszenia. Do głoszenia. A to jest niesamowita umiejętność. Przecież jak nasi bracia idą głosić, to muszą mieć wiedzę wszechstronną, bo można kogoś urazić, można kogoś zrazić, zwłaszcza, że widzisz, takich ludzi mamy, że jedno słowo za dużo powiesz, to zaatakują, mogą pobić normalnie, pobić, przecież katolicy, niekoniecznie od słowa kato, ale też i z innego powodu, że no nie ma tej psychologii dzisiejszy świat XXI wieku. Nie ma tej psychologii. Oni nie mają tej psychologii, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę być razem. Proszę być razem. Także przesyłamy buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Także będzie wszystko dobrze, jak Państwo wysłuchacie tej audycji. Radio. Będę tak powtarzała, Deuteronomium, żebyście Państwo wiedzieli, co to jest, bo to jest też nazwa Piątej Księgi Mojżeszowej, że to takie ważne. Czy będziecie jedli, czy będziecie pili, to będziecie powtarzali prawo. Co to znaczy powtarzać prawo? Powtarzać prawo to znaczy poważnie to wszystko traktować i powtarzać.
Działacz PSL-u trafił do aresztu na 3 miesiące. Sprawa ma związek z aferą podkarpacką, w którą są zamieszani byli już politycy PSL-u. Podejrzany usłyszał 2 zarzuty dotyczące korupcji. Bogusław P. miał załatwić jednemu z lokalnych biznesmenów korzystną umowę z grupą Lotos S.A. Pomóc miał mu w tym Jan B., były wiceminister Skarbu Państwa. Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, które mają być wymierzone w różne formy unikania opodatkowania przez firmy. Główną zmianą ma być wprowadzenie minimalnego podatku od galerii handlowych i biurowców. Resort Finansów wskazuje, że do tej pory zyski z nieruchomości często nie były w Polsce w ogóle opodatkowane. O szczegółach poinformował jeden z dzienników. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji liczy, że Sejm jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi rozpocznie pracę nad projektem ustawy powołującym Państwową Służbę Ochrony. Służba będzie nową formacją, ale zbudowaną na bazie obecnego Biura Ochrony Rządu. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński poinformował, że prace nad projektem są już na ukończeniu. Projekt w sprawie pozbawienia stopni m.in. oficerskiego i podoficerskiego żołnierzy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa, trafił do konsultacji. Przepisy miałyby objąć m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa. Czyli do więzienia takich, którzy chcieli się wywyższyć, wywyższali się, chcieli dominować, chcieli panować. Teraz jest linia Mysia i jest okazja, żeby nie za wszelką cenę, jest to wam podane na patelni, abyście zobaczyli, jak to dobrze żyć z bratem i siostrą. Może to jakiś trudny komunizm, ale zrównanie człowieka z człowiekiem następuje. I bardzo dobrze. Wzrostu gospodarczego w tym roku będzie spożycie indywidualne przy rosnącej dynamice nakładów inwestycyjnych. Człowieka z człowiekiem. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła się... Ale że w ogóle to KPMM w roku Incita, Barbie Baby, Langstrumek. Ale że w ogóle to KPMM w roku Incita, Barbie Baby, Langstrumek. Zrównanie człowieka z człowiekiem. W czerwcu od 20. Zrobimy sobie kawki, napijemy się kawki, może pozbędziemy się w kawki, żeby mogli jeszcze Państwu więcej powiedzieć tak, żeby może Państwu święty posłom, czy to z racji tej, co powie ta Moherowa, czy z racji tej, co powiem ja, bo właściwie gdybym powiedziała Rysiowi albo temu Zibi, że byłam kierowniczką teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, to oni by nawet nie wiedzieli, co to jest, bo są tak ciemni, że bardzo mało wiedzą. W ogóle, ja nie wiem, może ten Rysia to jest gdzieś ze wsi, ale to powiedzmy, że warszawiacy to bardzo mało wiedzą. No, w ogóle Warszawa jest wioką, proszę Państwa, taką wioką Rzeszowa. No to więc mówię, że na francuskiej wczoraj słyszę Korwa, a francuska jest koło Saskiej Kępy, te ulice są bardzo blisko siebie i to jest osiedle rzekomo kulturalne, co nie jest oczywiście prawdą, ale też nie jest zasadą, nie trzymajmy się za to. Jak poinformowano, tam, gdzie jest, prawdopodobnie jakaś kultura, są przestępcy mieszkania oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z pozostałymi państwami Bałkanów Zachodnich. Także wszystko jest względne, Państwo zobaczą. Obecnie ubiegać się człowiek może mieć mało pieniędzy i może pomagać ludziom, może być kimś dobrym, a obowiązują w sojuszu. Ktoś może bogaty być i jeszcze kraść mieszkania i czerwonić pieniądze i nic z tego nie wynika. Uważamy, że należy zacząć dyskusję o nadaniu Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa, powiedział Poroszenko na konferencji z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. W Odessie nad Morzem Czarnym na Ukrainie rozpoczęły się wielonarodowe manewry wojskowe Sea Breeze 2017. Organizatorami są Ukraina oraz Stany Zjednoczone. Udział w ćwiczeniach bierze ponad 3000 żołnierzy z 16 państw, w tym z Polski.
Celem manewrów także zapraszamy tu z Polski do i prowadzenia operacji morskich według standardów zostań NATO. Z nami, pani. Władze zostań Austrii z nami, pani. Nie zapraszamy na tutaj tureckiego ministra gospodarki. Przedstawiciel władz w Ankarze chciał wziąć udział do Ameryki, w uroczystościach żeby powąchali, troszeczkę pojuchali. Czym ta Ameryka jest? Co to rzecznik jest Ameryka? Austriackiego MSZ-u powiedział, że wizyta stanowiła zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa Austrii. Premier Iraku Haider al-Abadi oficjalnie ogłosił w państwowej telewizji zwycięstwo nad tak zwanym państwem islamskim w Mosulu i wyzwolenie miasta. Ogłaszam koniec, porażkę i upadek terrorystycznego pseudopaństwa ogłoszonego przez terrorystów w Mosulu, powiedział al-Abadi. W Genewie rozpoczęła się dziś siódma runda rozmów pod auspicjami przecież wiadomo, ONZ że są silniejsze siły inne i terroryści nie mogą na długą cenę, ale jak ktoś kogoś zamorduje, to zamorduje i ucieknie. Głowę zabije, obecnie zabije człowieka, obecnie mu głowę i ucieknie, Czyli, że utrzymało się przez dłuższy okres. Jest, ale chytrze to robią, jak to nie widzi, albo jak Jezusa pochwycili też terroryści, no to w nocy, ciemno, jak kto nie patrzył, kto nie widział. Nie widził i nie widział. Właśnie. To ludobójstwo. Ukraińscy nacjonaliści okrutnie mordowali naszych rodaków tylko za to, że byli Polakami. Święci, pierwsi chrześcijanie, tak by się tam nie sądzili, nie walczyli, że ktoś ich dzieci pomordował, a oni prosiliby, że musicie przeprosić. Polscy negocjatorzy oczekują interwencji na poziomie najwyższych władz państwowych. Prosiliby, że musicie przeprosić. Biskupi, błogosławmy Polskę. Pełny tekst homilii księdza arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego wygłoszonej podczas 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Polacy byli okłamywani. O sensacyjnych zeznaniach przed komisją badającą reprywatyzację w Warszawie mówi jej szef, wiceminister Patryk Jaki. Walka o życie Charlie'ego. Choremu chłopcu z Anglii lekarze odmawiają prawa do życia. Setki tysięcy osób staje w obronie małego Charlie'ego, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. Charlie. To powtórki. Nie dojdziesz, będzie za durny jesteś. Przeglądał tę moją stronę internetową, bo ja mam 50 stron internetowych. Z ziemi włoskiej do Polski. Thank you.
że to są powtórki z nocy. Z Nursi wiemy stosunkowo niewiele.
Najwięcej informacji dostarczy nam druga księga dialogów świętego Grzegorza Wielkiego, który sam osobiście nie spotkał się z mężem błogosławiony. Z łaski Bożej i z imienia, jak go nazywam. Mimo wszystko coś sprawiło, że historia nie tylko nie zapomniała o nim, ale utrwaliła w sposób niezatarty pamięć o tym niezwykłym świętym. Na czym polegała niezwykłość? Może zabrzmi to trochę banalnie, ale właśnie na tym, że święty Benedykt nigdy nie pragnął dla siebie rozgłosu, nadzwyczajności czy powszechnej czci. Jego sekret tkwi w prostocie, w ewangelicznym posłuszeństwie, nauce Zbawiciela i w pokoju, który z tego czerpał. Podczas gdy w jego czasach wielu starało się zakładać wspólnoty i tworzyć dla nich reguły, on postanowił uciec ze świata i wieść życie pustelnika, do którego miał zdecydowany sentyment. To właśnie w zaciszu własnej pustelni dojrzewało serce młodego wówczas Benedykta, który porzucił studia w Rzymie, karierę i wpływy, jakie dawała mu... Ale zależy, jakie te studia jeszcze porzucił, bo uczyć się trzeba, no, nie wolno uciekać. Niewielka gruta skalna w sumie, znajdująca się blisko 65 km od Rzymu, stała się istną kuźnią, z której wyszedł człowiek obdarzony duchem wszystkich sprawiedliwych, sprawca licznych znaków i cudów, które odnotowuje święty Grzegorz Wielki. Im bardziej Benedykt w swojej prostocie i pokorze starał się oddalić od zgiełku świata, tym mocniej jaśniała jego świętość i tym silniej ludzie mu współcześnie pragnęli się z nim spotkać, a niektórzy z nich również go naśladować. To właśnie w taki sposób narodziła się pierwsza grupa uczniów, z którymi zakładał klasztor w Subiaco, a następnie na Monte Cassino. Także tu Polacy, przejęty jak bardzo mają, troską, powinni się uczyć z tych przykładów ludzi, ludzi wielkich, którzy napisał regułę, która w gruncie rzeczy wielkość widzieli w prawdzie, w poznaniu prawdy, w trzymaniu się tej prawdy. A tutaj to ludzie nie mają żadnych standardów, nie mają żadnych zasad. Dobrze nachlać się, zjeść, pieprzyć, głupoty, pogadać się o czasach minionych, gdzie to, co kto, kim był, wiesz, co robił. Ja to tylko przykładowo na przykład podkreślam i mówię, że jak byłam kierowniczką Teokratycznej Szkoły Służby Każdodziejskiej, to przecież ja przygotowywałam wykład instrukcyjny na temat 22 cech. To było tematu od groma i trochę, od groma i trochę. Potem były przemówienia ćwiczebne, oceniane przemówienia ćwiczebne. Ludzie nie umieją nic mówić, ludzie mówią zresztą czasem coś pierwszy raz w życiu. Trzeba było im pomóc też w przygotowywaniu tego przemówienia. Świętego papieża Piusa I. Radio Conchita, także proszę Państwa, ja piję kawkę, w ogóle to ja jeszcze śpię, a w ogóle jako Izyda, jako ta sekretarka, proszę Państwa, jako ta szparka, to w ogóle nie żyje, w ogóle mnie nie ma, nie istnieje, mnie nie ma. Także te proroctwa, które ja tutaj wypowiadam, to były wypowiedziane wcześniej oczywiście, no bo proroctwo nie miałoby sensu, żeby było po fakcie spisane. Tak było i w przypadku zawsze Pisma Świętego. Zamyśleli, że na przykład Księga Izajasza czy inne były napisane po faktach. Nie, były 200 lat pisane przed, a to zburzeniem Babilonu Wielkiego, tego Babilonu starożytnego, wiesz, znaczy się 539 rok. Także proszę Państwa, proszę być z nami. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Conchita. Pozdrawiam słuchaczy z oceanu i zapraszam.
zapraszam do wysłuchania wiadomości. Komisja weryfikacyjna uchyliła z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ziemi, bo ja wciąż. To, co jest pustką, to, co jest... Dzisiaj miesięcznica smoleńska o godzinie 19:00, zaproszenie do Archikatedry Warszawskiej, później modlitewny przemarsz na krakowskie przedmieście, ale także coraz bardziej wulgarne ataki tego marszu modlitewnego z Archikatedry na krakowskie przedmieście zapowiadane. Część opozycjonistów jak Władysław Frasyniuk, jak Andrzej Celiński, jak Henryk Wujec, Lech Wałęsa, który nie pojawi się z racji tego, że jest hospitalizowany, popierają te kontrmanifestacje, które organizują między innymi organizacje typu Obywatele Rzeczypospolitej RP. Proszę powiedzieć, panie ministrze, czy to jest też próba takiego wywołania hamburga na ulicach Warszawy przez niektóre środowiska? Bo wiemy, że był taki 11 listopada z zarządów PO-PSL-u, kiedy bojówki niemieckie zostały tu sprowadzone po to, żeby robić rozruby. No właśnie tak, to były właśnie antykomunistyczne, to były właśnie polityczne.
Zapraszamy zatem na 19 do Archikatedry Warszawskiej, później na Krakowskie Przedmieście. Mszę świętą będzie transmitowało, jak zawsze, Radio Maryja, Telewizję Trwam, a z panem ministrem mamy nadzieję spotkać się w studio Radia Maryja, Telewizji Trwam na dłuższe rozmowy, no i w dogodniejszych niż w helikopterze warunkach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, proszę ojca. Wczoraj zapraszano mnie na środek, jeżeli to jest aktualne, to będę w środę z dochodzi. Bardzo się cieszę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan minister Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. A aktualności dnia prowadzi ojciec Dariusz Drążek. Dziękując państwu za gościnność w państwa domach, życzę błogosławionego wieczoru, błogosławionej nocy. Niech ten czas będzie czasem, w którym wypełnia się, realizuje się Boże błogosławieństwo. Niech nas błogosławi, strzeże, zachowa w zdrowie duszy i ciała Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Żegna się z Państwem Ojciec Benedykt. Thank you.
Także proszę Państwa, veri sante spiritus i aby umysł był trzeźwy. Natomiast będzie tym bardziej trzeźwy, jeżeli pozbędziesz się tego całego dziadostwa. No, apostołowi Pawłowi udało się to wszystko, pozbyć się tego dziadostwa, bo tak jak był tym, który wydawał chrześcijan na śmierć, jako ten faryzeusz, jako ten saduceusz, apostoł Paweł zrzekł się posady faryzejstwa, saduceuszostwa, pełnionych funkcji przez siebie, no bo jeżeli wydawał na śmierć chrześcijan, list gończy, wysyłał za jednym i drugim, to apostoł Paweł uznał to wszystko za śmieci. W ogóle całą tę wiedzę świecką, to wszystko uznał apostoł Paweł za śmieci. Chociaż ciekawe jest wiedzieć, ale dla mnie ciekawe było wiedzieć na temat średniowiecza, dla mnie ciekawe było wiedzieć to, co wiąże się z prawdą, z Pismem Świętym, coś, co jest kontrowersyjne. Na przykład Lipska mówi, dlaczego my właściwie słuchamy Radia Maryja? Ja mówię, to są te twoje korzenie. I nawet gdybyś nie lubiła swojego radia, to możesz przez rozsądek słuchać, prawda? Twojego Radia Maryja. Ale ludzie, widzicie Państwo, do papieża teraz petycje piszą na ojca Ryzyka, że nie lubią swojego Radia Maryja, że ludzie nie lubią siebie, że nie lubią ludzie samych siebie i dlatego donoszą. Apostoł Paweł uznał to wszystko za śmieci. Wiedzę świecką, to co zdobywamy na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, to co pod ręką mam, to co jest najbliższe. Chociaż ja tutaj studiowałem z tym Krzysiem moim bambalą muzykologię, no to jesteśmy przy Uniwersytecie Warszawskim, czyli to co jest najbliższe. To apostoł Paweł uznał za śmieci, no porównawczo, bo przecież tam nie było Uniwersytetu Warszawskiego, ale odpowiednik szkół takich jakby wyższych, że człowiek się mógł wznosić nie wiadomo po co nad jakiś, na wyższy poziom i potem, żeby ludźmi sterować, żeby kierować. To sterować to i tak można. Kierować to i tak można. Żyje nasze społeczeństwo. Doroczne lipcowe spotkanie rodziny Radia Maryja to znaczące wydarzenie religijne, kulturowe, patriotyczne w kraju. Wydarzenie bacznie obserwowane. Bardzo dobry jest to pomysł, proszę Państwa, dla ludzi wierzących, bo ci, którzy tych mieszkań nakradli, pieniędzy nakradli, nazebrali, to oni myślą, że oni będą podróżować po świecie. Teraz nie jest to prawdą, bo jest bardzo niebezpiecznie i morderstwa i do hoteli zbiegają, rozstrzeliwując wszystkich ludzi. Także można w ogóle powiedzieć, że w dupie byli gównowidzieli, bo jeżeli człowiek nie żyje prawdą, nie kocha prawdy, nie kocha Pana Boga, to Pana Boga i prawdy nie będzie cenić. Że nawet dochodziło do cholery, dochodziło do tego, że ludzi z mieszkań wyganiali, zabierali na bruk i te mieszkania sprzedawali, pomimo że mieli 10. Nawet ten Rysio się pytał, a to ile masz ty tych mieszkań? Ja to mówię, słuchaj, jestem tak Izyda, tak oryginalną kobietą, że mogę być obecna wszędzie,
A przecież wiadomo, że kult i Żydy jest przejęty przez katolików. No na swoje życzenie jeszcze wzięli, tak jak powtarzam się tutaj, ale ja to pamiętam, co mówię, przejęli Trójcę od Arystotelesa, bo Arystoteles uważał, że Trójca jest czymś doskonałym, że Trójca jest doskonała. I katolicy przejęli Trójcę. Oczywiście, że wcześniej Trójce nikt nie wierzył, Trójcy nie było. Była Maryja i Dzieciątko, ale ta Maryja też nie była Bogiem, ta Maryja też nie była boska, zwłaszcza, że jeszcze Jezus ją krytykował. Czego chcesz ode mnie, Matko? Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie wtedy, kiedy po prostu wina nie było to. Był pierwszy cud tkani galilejskiej. Czyli sposób rozmawiania Jezusa z Maryją, proszę Państwa, świadczy o tym, ten sposób, walkami, że jak trzeba, to Jezus skorygował Marię. Gdyby to było jakieś bóstwo trójgłowe, trójosobowe, to by przecież nie krytykował i byśmy tego nie wiedzieli. Może oni między sobą by jakieś boje toczyli. Może te trzy głowy między sobą by jakieś boje toczyły. No ale my tego nie wiemy i wiedzieć nie możemy, bo Trójca jest zmyślona. No. Także proszę nawet popatrzeć, że Izyda, Horus i Set. Izyda i Horus. To Izyda i Dzieciątko, Horus. To jest moje dziecko. Kurczaczek. Moje dziecko. Śliczne. Moje dziecko. Grzeczne. Moje dziecko. Latające. Tak. Moje dziecko wszędzie. Tak, a ten Set Przybyłowicza, to ja jeszcze raz też powtarzam i pamiętam, z Deuteronomium, to są szerokie powtórki Przybyłowicza, przepędziłam nerwicę. Jako tematu rozważania w liturgii otwierającej tegoroczną pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Zobaczymy jednak, że jest to temat zagęszczony zjawiskami i problemami moralnymi, będącymi jednym z głównych źródeł współczesnych nieporozumień, konfliktów, wyniszczających walk. W konsekwencji, zamiast budować dobro i pomyślność, ludzie wzajemnie się wyniszczają. Brną w jakimś zapamiętaniu ku duchowemu skarłowaceniu człowieczeństwa, które jest w nich. Pluralizm. Słowo pochodzące z języka łacińskiego oznacza po prostu wielość różnorodną. Świat stworzony przez Boga jest pluralistyczny. Jest bogactwem najróżniejszych istot i tworów, bogactwem roślin, drzew, krzewów, ptaków, zwierząt. Są tysiące ich odmian i gatunków. Jest bogactwem kolorów, zapachów, smaków, dźwięków. A cóż powiedzieć o bogactwie wielości różnorodnej w świecie ludzkim? Człowiek jeden co do natury przecież jest inny. Inny w mężczyźnie, inny w kobiecie. Każdy człowiek różni się w sposobie swojego myślenia, poznawania, działania, a nawet różni się w wyglądzie. Pluralizm jako wielość różnorodna jest dobrem, jest bogactwem, jest tworzywem budowania prawdziwej jedności i wspólnoty. Należy rozróżnić pluralizm pierwotny, istniejący obiektywnie, niezależnie od człowieka, oraz pluralizm wtórny, stworzony przez człowieka.
pluralizm twórn człowieka przejawia się poprzez owoce ludzkiej twórczej działalności. Działalność ta jest istoty swej pluralistyczna. Wyraża się w wielości zwyczajów, języków, kultur, religii, wspólnot, społeczeństw, narodów, państw. Szczególną rolę odgrywa pluralizm w relacjach międzyludzkich. Jest formą tych relacji. Tu pluralizm stał się prawem. Prawem do posiadania różnych poglądów, wizji świata. Prawem do tworzenia różnych ugrupowań, partii, związków zawodowych. Prawem do różnych sposobów sprawowania władzy, kierowania państwem. Pluralizm jako prawo pozwala każdemu być sobą, być innym. Pluralizm mówi, że w społeczeństwach, wspólnotach, państwach ma prawo do istnienia, do rozwoju, do obrony wszelka wielość różnorodna, wszelka inność i odrębność. Z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest zło. Zło. W pluralizmie nie ma prawa istnienia. Panie, wolno włączać do prawomocnej wielości różnorodnej, scalającej się jedność wspólnoty. I tutaj jest wyższość naszej szkoły teokratycznej, teokratycznej szkoły służby kaznodziejstwa, wyższość nad czy to Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy Akademia Teologii Katolickiej, czy Uniwersytet Warszawski. Nie ma teraz takich księży jak kiedyś, że ksiądz mówił, ludzie płakali. A teraz jak ksiądz duka i się myli. To może i dukać, bo może mu coś się przypomina, ale jak źle mówi, no to ja przepraszam bardzo, no bo ten sposób mówienia to jest różny. Mogą być słowa porcjami wypowiadane. No ale jak źle, nie ten akcent, nie ta wymowa, no to ja przepraszam bardzo. Oderwano go od obiektywnych. Także ja pozdrawiam was, ja Izyda, Horus i Set, Izyda. Jestem sztuczną sekretarką, byłam po prostu też żoną faraona, ale ja już nie żyję, ja sztuczna sekretarka, ja Izyda. Ja już nie żyję, mnie nie ma i faraona nie ma. Ale wszystko, co powiedziałam, zostało spisane, zostało zapisane, żebyście mogli to czytać. Wielokrotnie czytać, to sprawdzać. No oczywiście, że wnioski wyciągać. Także buziaczki przesyłam i proszę jeść kaczki. Radio kończyk. W imię pluralizmu uderza się w dziedzictwo narodowe, w kulturę, w twórczość artystyczną, wykorzystując niektórych jej przedstawicieli do produkowania przydoty, do produkowania różnierstw przeciw Bogu. Nie od Izydy, prawda? Za pozwoleniem moim, za pozwoleniem Izydy, kult kobiety, Teotokos, 531 rok się wziął. Artemida Efeska, Diana Efeska, za wszystko za moim pozwoleniem, kult kobiety. Diana Efeska miała 56 rok, 16 wolnych skrzydeł. Piersi, tak. Mleko było przecież w tych kościołach średniowiecznych też z piersi Bogorodzicy Dziewicy. Także proszę, proszę być razem z nami i już. Ich prawo do walki, ale o prawdę, walcz o prawdę.